Edukacja ekonomiczna, tak jak już tutaj pani profesor wspomniała, jest bardzo, bardzo ważna. I tak naprawdę, jeżeli będziemy dobrze ją rozumieli, to nie będziemy mieli problemów w życiu, i to nie tylko w aspekcie takim zawodowym, ale także w aspekcie prywatnym, ponieważ wiele kobiet też doświadcza przemocy ekonomicznej. Gdyby zadbały na pewnym początkowym etapie swojego rozwoju o właściwą edukację ekonomiczną, to też inaczej by funkcjonowały. Praca organiczna kobiet. W 2018 roku, jak było stulecie Powstania Wielkopolskiego, bardzo dużo się o tym mówiło, że Powstanie Wielkopolskie to takie bardzo, bardzo wyjątkowe powstanie, ponieważ największą wagę przywiązywano do pracy organicznej. A co to jest praca organiczna? To jest praca u podstaw. Jeżeli chodzi o zabór pruski, to mieliśmy fenomenalnie rozwiązane sprawy edukacyjne. To był jeden z najlepiej rozwiniętych zaborów, jeżeli chodzi tutaj o Wielkopolskę, gdzie faktycznie młodzież była bardzo dobrze przygotowana, i to nie tylko z tych wyżyn społecznych, ale także z tych nizin społecznych. Przeciętny mężczyzna w Wielkopolsce władał oczywiście językiem niemieckim, ponieważ język wroga należało znać. Uczył się, znał język polski biegle. Dzięki temu mógł się porozumiewać z innymi kolegami podczas Powstania Wielkopolskiego, ponieważ Niemcy nie znali języka polskiego. Bardzo często znali też język rosyjski, ponieważ rodziny mieli też pod zaborem rosyjskim, i bardzo często znali też język francuski. Angielski rzadko, ale język francuski, ponieważ Europa wtedy rozmawiała w języku francuskim. Więc zobaczcie, że dzisiaj rzadko mamy tak wykwalifikowaną młodzież, która włada przynajmniej czterema językami. Więc kobiety, które funkcjonowały w Wielkopolsce, to była bardzo zorganizowana grupa kobiet, ponieważ przez prawie 18 lat działały te wszystkie stowarzyszenia. To, co wcześniej tu powiedział pan rektor odnośnie spółdzielni, to nie kto inny jak Aniela Tułodziecka i Zofia Tułodziecka. To były pierwsze w Polsce twórczynie spółdzielni, pierwsze w Polsce twórczynie związków zawodowych, pierwsze w Polsce twórczynie rozwiązań społecznych typu renta, jeżeli ktoś będzie niezdolny do pracy, tworzyły fundusze. Więc największym kapitałem Wielkopolski to była praca organiczna, czyli nasze wykształcenie. Wielkopolska była bardzo biednym regionem, bo to był region rolniczy. Natomiast największym kapitałem to była edukacja. I tak naprawdę mija 100 lat i dalej edukacja będzie najważniejsza. Bo zobaczcie Państwo, zmienia się świat, wchodzi sztuczna inteligencja. I albo będziemy rozwijać myślenie abstrakcyjne i wyjdziemy poza ten schemat i będziemy w stanie to my dyktować sztucznej inteligencji, co my chcemy, żeby zrobiła dla nas. A jeżeli nie wyjdziemy poza ten schemat, to zostaniemy wtłoczeni w ten schemat, jak mróweczki będziemy obsługiwać skanery, programy, aplikacje i będziemy robić to bezwiednie jak w Orwellu. Więc zachęcam do edukowania się i praktycznie mamy bardzo dobre podstawy, jeżeli chodzi tutaj o edukację ekonomiczną, pracę organiczną, ponieważ cała ta edukacja w Wielkopolsce naprawdę była na tym oparta. To, co jeszcze tu rektor mówił o najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, to są dwa odcinki, które mówią o tym, 11 i 12 odcinek, które mówią o tak zwanych tajnych kompletach. Polki i Polacy byli tak dobrze przygotowani, że byli w stanie studiować na wszystkich uniwersytetach w Europie. W Polsce nie były dostępne uniwersytety dla kobiet, ale wszystkie zagraniczne były dostępne dla kobiet, tylko że studiowały tam tylko Polki, ponieważ Polki były tak przygotowane na tych latających uniwersytetach i tajnych kompletach, że były w stanie studiować chociażby tak jak Maria Curie Skłodowska na Sorbonie. Ale tych kobiet po całej Europie było sporo, które studiowały na tych uniwersytetach. Więc tak naprawdę my jako Polki mamy bardzo dobre podstawy, mamy fenomenalne prababki, o czym oczywiście też się przekonacie w drugiej części konferencji, oglądając film. Natomiast warto brać z nich przykład i kontynuować tę spuściznę. Dziękuję bardzo. I chciałam zaprosić do dalszej części panią magister Ewę Krupkę-Zarębę.
Na początek serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję w celu wygłoszenia prelekcji. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Na pewno też dlatego, że jestem kobietą i czuję się Wielkopolanką i to jest moja mała ojczyzna, ale to też jest dla mnie ogromne wyzwanie. Tytuł dzisiejszej konferencji nawiązuje historycznie do czasów powstania wielkopolskiego, natomiast tytuł mojej prelekcji czy mojego wystąpienia dotyczy dwóch bardzo obszernych zagadnień i naprawdę nie sposób mówić tę tematykę dokładnie, szczegółowo podczas tak krótkiej przemowy, stąd postanowiłam przybliżyć Państwu tę tematykę w dużym skrócie, w takiej pigułce, mówiąc o edukacji i rzemiośle w czasach obecnych, bo to, co się działo kiedyś, przed powstaniem, w czasie powstania, dało podwaliny do tego, co mamy dzisiaj i możemy się tym chwalić i szczycić. Ale nawiążę troszeczkę do tego okresu przedpowstańczego, gdyż był on właśnie znaczący dla samego powstania wielkopolskiego, o czym dziś będzie mowa na konferencji. Większość badaczy godzi się z faktem, że praca organiczna obejmuje modernizację gospodarki i wszelkie formy szerzenia oświaty. W Wielkopolsce praca organiczna odegrała największą rolę pod panowaniem pruskim, przyczyniając się do uformowania takiego odrębnego etosu wielkopolanina. Zdaniem Stanisława Filipowicza program poznańskich organiczników był ofensywnym, a nie defensywnym programem walki i ekspansji z wiarą w mobilizującą siłę polskości. Możemy cofnąć się do 1894 roku, kiedy to w końcu maja około 50 kobiet ze środowisk inteligenckich i mieszczańskich założyło w Poznaniu stowarzyszenie pod nazwą WARPA, które zajmowało się głównie organizowaniem prywatnego nauczania dzieci i młodzieży w celu utrzymania polskości. Pamiętać także musimy o matkach chrzestnych powstania wielkopolskiego. Cieszę się, że jest też prolog, który o tym informuje. Czyli nawiązujemy do pani Anieli Tułodzieckiej, Janiny Omańkowskiej, Heleny Rzepeckiej i Zofii Sokolnickiej, które realizowały, można powiedzieć, nielegalne czy półlegalne szkolnictwo okresu zaboru, stanowiły grono odważnych kobiet, których celem, takim wręcz życiowym wyzwaniem, była ochrona młodych Polaków przed germanizacją i wychowanie, uwaga teraz, świadomych, mądrych patriotów, którzy właśnie w czasach powstania wielkopolskiego wywalczyli wolność dla Wielkopolski. Jak pisze Witold Molik, dalszy szybki wzrost liczebny różnych stowarzyszeń kobiecych następował w Wielkopolsce, w poznańskim, tak to się wtedy mówiło, od 1900 roku. Z upływem lat ta sieć organizacji gospodarczych, oświatowych, zawodowych w poznańskim stawała się coraz gęstsza, rozleglejsza i wielowarstwowa, wieloklasowa, obejmując w coraz większym stopniu wszystkie warstwy polskiej ludności. Polskie organizacje służyły szeroko pojętemu wychowaniu narodowemu, w tym głównie zajmowały się szerzeniem oświaty, pielęgnowaniem języka polskiego, kultury polskiej, propagowaniem wiedzy o dziejach narodu polskiego. W towarzystwach przemysłowych zaś łączono naukę doskonalenia zawodowego z ogólnym kształceniem w zakresie dziejów, kultury i obowiązków narodowych. Propagowano również wzorcowy model polskiego kupca, drobnego przedsiębiorcy, ale biegłego w swoim zawodzie, uczciwego wobec klientów i konkurentów, ale także wychowującego swoje dzieci i podwładnych w duchu narodowym. W ramach tzw. wyższych kursów dokształcano młodzież kupiecką, rzemieślniczą i robotniczą w zakresie znajomości literatury, historii i geografii ojczystej. Konkludując, prace organiczne odgrywały wiodącą rolę w rozbudzaniu i utrwalaniu czynnej świadomości narodowej wśród społeczeństwa. Przed I wojną światową świadomość tę przejawiała znaczna część ludności polskiej w Poznańskiem. Trudno byłoby sobie wyobrazić bez niej liczny udział społeczeństwa polskiego, w tym także drobnomieszczan, chłopów, robotników, w powstaniu wielkopolskim, nie tylko zwycięskim, ale również takim najbardziej ludowym i demokratycznym z wszystkich polskich powstań narodowych. Przejdę do czasów współczesnych. A czym dziś jest wielkopolska edukacja? Przyjrzymy się wielkopolskiej edukacji w kontekście działalności samorządu województwa wielkopolskiego w obszarze edukacji i nauki. W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytanie zajrzymy do strategii Wielkopolska Edukacja 2023-2030. Samorząd województwa wielkopolskiego podkreśla, że uczymy się przez całe życie, poszerzając tym samym możliwości rozwoju dla każdego mieszkańca Wielkopolski, niezależnie od dotychczasowej ścieżki kariery. Czerpiemy ze współpracy międzynarodowej, a mamy w tym roku 20-lecie, tak przy okazji nawiązuję, wejścia Polski do Unii. Też będzie Wielkopolska, wiem, że właśnie świętować ten jubileusz. A więc czerpiemy z tej współpracy międzynarodowej oraz projektów i relacji z koncernami czy uczelniami wyższymi. Działania edukacyjne samorządu są spójne ze strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku i wynikają z wizji oraz misji sformułowanych w tej strategii. W szczególności należy zwrócić uwagę na kluczowe kierunki interwencji,
takie jak po pierwsze poprawa jakości edukacji i kształcenia, w tym dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Po drugie, wzrost kompetencji osób dorosłych i ich udziału w kształceniu ustawicznym. I po trzecie, nowoczesna infrastruktura dla edukacji. Co składa się na wizję strategicznych aktywności w obszarze edukacji? Wymienię tylko kilka przykładów, które odniosę do działań realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki podległe temu departamentowi. Będę mówić o działaniach na rzecz rozwoju edukacji w Wielkopolsce. Po pierwsze, cyfryzacja wspomagająca wyrównywanie dostępu do edukacji na terenie Wielkopolski. Przykładowe projekty Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020, 2030. Drugie działanie, kształcenie wysoko wyspecjalizowanych fachowców oraz powiązanie kształcenia z potrzebami lokalnego i krajowego rynku pracy, w tym otwartość i szybkie reagowanie na wyzwania rynku pod względem kierunków kształcenia. Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wielkopolsce. Są to szkoły z wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych i społecznych. Prowadzą bezpłatne kształcenie młodzieży, dorosłych, a najzdolniejsi słuchacze otrzymują jednorazowe stypendia za wyniki w nauce. Mają formę kształcenia w formie jakby szkoły policjalnej i w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. I kształcą przykładowo w zawodach florysta, fotograf, opiekun medyczny, technik masażysta, technik BHP, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, technik archiwista, technik dentystyczny itd. Trzecie wyzwanie to dalsza poprawa infrastruktury jednostek edukacyjnych i tu oczywiście mamy na myśli samorząd, który bardzo mocno inwestuje i rozwija wszystkie jednostki, które podlegają pod nasz Departament Edukacji i kształcą. Czwarte wyzwanie to kreowanie i promowanie kompetencji przyszłości oraz kształtowanie przez całe życie kompetencji, które dadzą przewagę na rynku pracy. Między innymi elastyczne podejście, otwarty umysł, wyszukiwanie wiarygodnych informacji. Robimy to podczas warsztatów, szkoleń, projektów krajowych i unijnych, takich jak na przykład Erasmus+, ale także podczas konferencji. I tu myślę, mogę wspomnieć w tym miejscu i zaprosić na dzień 8 lutego 2024, gdzie w ANS-ie, w Auditorium Maximum, wspólnie z ANS-em i wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski właśnie będziemy mówić o tych kompetencjach przyszłości, o wartości kompetencji miękkich w świecie pełnym technologii. Piąte działanie to rozwój współpracy w programach międzynarodowych, takich jak właśnie na przykład Erasmus+, oraz transfer wiedzy i uczenie się przez dobre praktyki w ramach wyjazdów studyjnych do innych krajów europejskich. Nasze projekty obejmują zarówno nauczycieli, czy to w formie job shadowingu, czy to w formie kursów zawodowych, ale także obejmują uczniów i są to zawodowe praktyki zagraniczne Erasmus+. Nasza jednostka zrealizowała na przykład już projekt we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii. Szóste wyzwanie w obszarze rozwoju edukacji to kontynuacja wzmacniania postaw patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem właśnie powstania wielkopolskiego i pracy organicznej oraz organizacja kursów dotyczących polskości i Polaków. Przykłady, dzisiejsza konferencja, ale także konkursy. Polacy w świecie, znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej, sportowej. Czy konkurs warto wiedzieć, warto zobaczyć. Kolejne wyzwanie to kontynuacja organizacji konkursów i gal pod tytułem Wielkopolski Nauczyciel Roku, Wielkopolska Szkoła Roku, gdzie podkreśla się osadzenie w lokalnej historii i wpływ na najbliższe otoczenie. Kolejne działanie to ścisła współpraca jednostek samorządu województwa wielkopolskiego z partnerami otoczenia społecznego oraz promocja otwartości i zachęcania do zaangażowania w organizacje społeczne, tak jak na przykład NGO. I tu mamy na myśli współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, z wielkopolskim kuratorem oświaty, z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z Powiatowymi Urzędami Pracy, z Okręgową Komisją Edukacyjną, z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz z wieloma innymi instytucjami. Kolejne działanie to kontynuacja projektu Czas Zawodowców i zapewnienie w nim tworzenia bazy edukacyjnej na uczelniach, które będą podnosiły jakość kształcenia zawodowego na podstawie najwyższych technologii. Projekty to Czas Zawodowców BIS, Zawodowa Wielkopolska, Zawodowa Wielkopolska Praktyki Staże, czy teraz Czas Zawodowców dla Wielkopolski. I tu zarówno odbywają się płatne staże, ale też zajęcia specjalistyczne w innowacyjnych technologicznych laboratoriach, dostęp do różnych materiałów dydaktycznych, ma to formę kursów, szkolenia dla nauczycieli, czy także formę doposażenia placówek kształcenia zawodowego i szkół, sprzęt, pomocy dydaktycznej itd.
I ostatnie działanie, jedno z ważniejszych, to także rozszerzenie funkcji bibliotek pedagogicznych podległych samorządowi, czyli doskonalenie dostępu nauczycieli do nowych publikacji, system wypożyczania oraz rozwój funkcji społecznych, które wypełniają te biblioteki jako ośrodki kulturalne i miejsca żywe, otwarte dla mieszkańców. Samorząd Województwa Wielkopolskiego stawia także na edukację obywatelską. Zaprasza do budowania naszej małej ojczyzny, na przykład poprzez realizację projektu Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie, czy konkursy takie jak na przykład z samorządem na tym. Teraz obszar rzemiosła, kolejna duża działka, w skrócie w pigułce, spróbuję przedstawić. Od niepamiętnych czasów wraz z człowiekiem rozwijało się rzemiosło, chociaż pojęcie rzemieślnik kształtowało się tak naprawdę z rozwojem cywilizacji. Pierwszymi rzemieślnikami, pewnie wiecie Państwo, byli wykliniarze, krawcy, szewcy, piekarze, budowniczowie, malarze, drwale i wielu, wielu innych, którzy żyli z pracy swoich rąk, prowadząc w miarę swoich potrzeb handel wymienny. I choć zmieniają się czasy, jedno pozostaje stałe. U podstaw rzemiosła zawsze jest człowiek. Według dr Ewy Klekot, rzemieślnik tworzy ciałem, wykorzystuje cały potencjał swoich ruchów i zmysły, wchodzi w relacje z materiałami, narzędziami, urządzeniami, by osiągnąć pożądany rezultat. Ale nie ma rzemiosła także bez technologii. Kiedyś to były zdroworozsądkowe reguły, które przekazywał mistrz swoim czeladnikom, a dziś częściej przyjmuje to postać matematycznych reguł. Zatem przeciwstawianie rzemiosła i technologii jest bezzasadne i sztuczne. Technologia jest częścią rzemiosła. Nawiązując do Powstania Wielkopolskiego, dnia 9 maja 1919 roku na fali zwycięskiego powstania powołano do życia w Poznaniu polską już Izbę Rzemieślniczą. Obecnie w naszym województwie są trzy izby rzemieślnicze. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, w skrócie WIR, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu i Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza. Izby są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacjami pracodawców. Reprezentują interesy środowiska rzemieślniczego, skupiają cechy. W naszym regionie przykładowo Północnej Wielkopolskiej jest aż 8 cech rzemiosł różnych. Skupiają spółdzielnie rzemieślnicze, nadzorują proces kształcenia zawodowego. Rzemiosło to środowisko pracodawców, którzy od zawsze aktywnie włączają się i uczestniczą w kształceniu zawodowym. WIR w Poznaniu zrzesza blisko 5 tysięcy rzemieślników, zatrudniających ponad 50 tysięcy osób. Przeprowadza rocznie ponad 4 tysiące egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Szkoli tysiące młodocianych pracowników i około 850 przedsiębiorców. Mówiąc o izbach i o rzemiośle, należy zatrzymać się przy temacie dualnego systemu nauki i odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto wybrać rzemiosło. Rzemiosło bowiem realizuje dualny system nauki, łączący naukę teorii w szkołach branżowych pierwszego i drugiego stopnia z praktyką u pracodawców rzemieślników. Rzemiosło to praca od pierwszego dnia nauki i nabycie praktycznych umiejętności zawodowych pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, praca w naturalnym środowisku pracy. Rzemiosło to zatrudnienie w zawodach dobrze wynagradzanych, ale też poszukiwanych na rynku pracy, ale oddaje też to pracę w rodzinnej firmie lub umożliwia uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Rzemiosło umożliwia uzyskanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego. Daje możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej drugiego stopnia, a w przyszłości także edukacji na studiach. Wielkopolska to region o ponad przeciętnych w skali kraju możliwościach rozwoju jednostki i potencjału edukacyjnego. Jak podaje WIR, czyli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, w naszym województwie szkoli się najwięcej młodocianych pracowników u pracodawców, rzemieślników. Według danych jest to grupa około 15 tysięcy młodych osób, którzy realizują naukę zawodów w ponad 5 tysiącach firm rzemieślniczych. Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową, od zawodów nowoczesnych do unikatowych, często także o charakterze artystycznym, dając możliwość zdobycia umiejętności zawodowych i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w ponad 140 profesjach. Obecnie w naszym województwie jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników posiadających konkretny fach, chociażby z powodu sytuacji demograficznej i powiększających się braków zastępowalności pokoleniowej w zawodach rzemieślniczych. Dlatego różne instytucje, a także jednostki samorządu terytorialnego tworzą i realizują programy, projekty dotyczące promocji, wsparcia dualnego kształcenia zawodowego. Przykładowo Urząd Miasta Poznań realizuje tzw. zaułek rzemiosła. WIR realizuje festiwal rzemiosła, gry miejskie, konkursy dla przedszkolaków, uczniów. Miasto Oborniki projekt Fyrtel Rzemieślniczy. Z kolei Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał porozumienie o partnerstwie z izbami rzemieślniczymi w Wielkopolsce w celu rozwoju kształcenia zawodowego i dualnego, a także poprawy warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym szczególnie rzemiosła, oraz podkreślenia roli i znaczenia izb reprezentujących środowisko rzemieślnicze.
Utworzył także, samorząd utworzył także Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w 5 subregionach województwa z siedzibą w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu w celu realizacji kierunków partnerstwa. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu dziś reprezentować centrum w Pile. Krótko powiem o naszym centrum i zaproszę przy okazji do współpracy. Łączymy świat edukacyjny z gospodarczym, koordynujemy współpracę na linii pracodawca szkoła uczeń. Zajmujemy się promocją szkolnictwa branżowego, budujemy pozytywny wizerunek szkolnictwa branżowego i technicznego. Popularyzujemy zawody, które są dziś deficytowe na rynku pracy. Realizujemy doradztwo zawodowe. Podnosimy też jakość doradztwa zawodowego, rozwijamy cały system doradztwa zawodowego, co wynika też ze strategii województwa wielkopolskiego, poprzez sieciowanie, rozwój i doskonalenie doradców zawodowych i kariery w całej Wielkopolsce. Organizujemy rokrocznie wielkie przedsięwzięcie, jakim jest Noc Zawodowców, podczas której prezentujemy atrakcyjność i ofertę szkół kształcących zawodowo i lokalnych pracodawców. Udowadniamy, że pasję można przekuć w dobry zawód, a praca zgodna z zainteresowaniami jest przyjemnością i daje ogrom satysfakcji zawodowej i życiowej. Organizujemy wiele konkursów zawodoznawczych, warsztaty, spotkania z pracodawcami, w tym też z rzemieślnikami. Podczas naszych licznych przedsięwzięć zachęcamy do nauki zawodu w rzemiośle. Zmieniamy wizerunek kształcenia zawodowego w rzemiośle. Cały czas współpracujemy z rzemiosłem, z cechami naszych regionów. Wspólnie na terenie całego województwa wielkopolskiego organizujemy na przykład konkurs pod tytułem Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku w celu wyróżnienia najlepszych czeladników i mistrzów rzemiosła, którzy się rozwijają, dokształcają, pracują z zamiłowaniem do zawodu, ale i są autorytetami w swoich środowiskach lokalnych. I na koniec wspomnę w tym miejscu właśnie o rozstrzygnięciu konkursu Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku. Gala miała miejsce w grudniu 2023, bo to jest pewna ciekawostka, myślę, i sympatyczna sprawa. Z północnej Wielkopolski zostały nominowane 3 osoby do konkursu, a tytuł Czeladnika Roku, albo powinnam powiedzieć Czeladniczki Roku, zdobyła Wiktoria Knioch z naszego subregionu, która osiąga sukcesy w zawodzie typowo męskim, jakim jest lakiernik samochodowy. Łamie przy tym stereotypy i pokazuje, że z miłości do motoryzacji można zamienić lakier do paznokci na lakier samochodowy. Dziękuję za wysłuchanie mnie i zapraszam do współpracy. Dziękujemy bardzo. Pani Ewa jest typową przedstawicielką pracy organicznej wersji już współczesnej. Bardzo dziękujemy za przybliżenie. Ja bym chciała też zwrócić uwagę tutaj to, co wybrzmiało u pani Ewy, że oprócz tego, że się edukujemy, musimy pamiętać także o rozwijaniu swoich pasji i hobby. Bo jeżeli będziemy rozwijać swoje pasje, to w momencie, kiedy będziemy się czuć, nie wiem, wypaleni zawodowo, znudzeni tym, co robimy, to możemy w tym momencie pomyśleć o innych kierunkach i innym pomyśle na siebie. Więc ta praca organiczna na wielu płaszczyznach, od swoich zainteresowań własnych po edukację taką sformalizowaną, ma bardzo, bardzo duże znaczenie.